Dobra, więc my już jesteśmy na kolejny dzień i będziemy dzisiaj na nich jeździć. Kora na Hollow, ja na Carey, a... A ja pojeżdżę na Prince'ie. No mówiłam Baranową, żebym mogła go znowu dzierżawić, bo fajny jest ten koń i fajnie się z nim pracuje. I akurat okazało się, że Prince bardzo i to bardzo odwalał na jazdach. I Baranowa mnie poprosiła, żebym go wydzierżawiła po raz kolejny. Drugi dzień, odkąd te konie są u nas, bo wczoraj tylko je tam lążowaliśmy i tak się zawdrowiły, no. Więc... Dobra, i jakby tutaj próbuję wyczesać tą grzywę i tego się nie da wyczesać, bo to jest jakby za dużo rzepów, to jest tak posklejane, że ja nie wiem, co ja mam z tym zrobić. Chyba nie to trzeba ściąć. Mogę ci pomóc. Dobra, to czekaj. Idę po nożyczki. Jaki warchoł z niej? No idź stąd. No pomagam ci, to ja złapię od drugiej strony, bo tutaj są też kawałki. O Boże, ile jest dziadów? Tu jest 50 dziadów w jednym kawałku. Dosłownie. O kurde. Ej, pasuje ja. Jej nawet. I wyciągnęłam też jej dziady z ogona, zobacz. Bo tam jeszcze było to do odratowania. Ogona byśmy jej nie ucięły. Kara się trochę wtórzyła, ale dobra, już mam uszy do przodu. No ona się na każdym uszy. Dobra, więc my idziemy i chyba Hollow to jest jedyny koń, na którego Kara się nie szczurzy. Właśnie mówię. Może bo jest Kary chyba. Może się polubią. Ej, bo Kara trochę wyrzuca kopyta do Prince'a, tak. Nie chcę nic. No jest nienormalna. No bo ona nie lubi innych koni chyba. Dobra, wsiadam już. Hop! No, ja tak. Jaki grzeczny, Boże. Ło! Chodź. Może te kawaletki dzisiaj. No. Nie chcę dużo skakać, bo to pierwsza taka jazda. Chcę tylko tak bardziej na płasko. No, ja też chcę zobaczyć, jak Prince będzie się zachowywał. Wylążowałam go. Trochę się w miarę tutaj już ogarnął, ale wczoraj to była masakra. I... Prawie w ścianę kopnął. Ja już myślałam, że tutaj coś mi się stanie. Weź, kurde. Kara kopnęła. Znaczy... Co? Jest wygodny. Przyszliśmy do kusa i... No nie wiem, co tu się dzieje. Czas mi prowadzi. Zabijemy się zaraz. Ła! Co? Prędzej Leach się zabije. No właśnie chyba tak. Leach, bo ty... Dawaj, Prince. A ty trochę szybko kusujesz. Widzę. Nie wiem, jak ty to wysiadujesz. Kara, uważaj. Bierzemy. Ła! No. Wow! Ej, kurna, nie wkurzy się. No, ale on się przestraszył jej. Dobry pimpek! Jezu! Kara! Jezu! Co się tam dzieje? Zabiła się od drągi prawie. I że niby Prince jest ten nienormalny. Tak. Bo ona już jest na drugim końcu ujeżdżalni. Kusuj spokojnie. Dobrze. No i jakie te koniki są mleczne? No, zobacz. Holu taki wałaszek grzeczny. Nie no, wałachy i klacze to jest różnica. Wałachy są spokojne i w ogóle, a klacze to mają jakieś kurne, nie wiem, adhady. Co nie? Prince jest u siebie, a to koniec, to są drugi raz. Wow! Jezu! Leach! Ona się boi tych drogów już. Ci podnosi te kopyta. Na ziemię. Dawaj, Prince, na drągi. Wow!
Teraz zmieniamy kierunek i ja zmieniam 300 drągi na środku. Chyba nie! Wszyscy zmieniamy taka inna pierwsza. No zmieniamy. Co ty się... Tak dobrze zmieniam. Źle. Karacz, ty możesz zwolnić. To jak ona jedzie. Ja wiem, że ty jesteś kusakiem. Dla ciebie szybki kus to galop. Ale ty masz nie galopować, rozumiesz? Prrr. Z niej. Prrr. To się nazywa prędkość światła. Fajna. Boże, ten był jej ten kłon. Dobra, więc teraz przeszłam do galopu. I ja w sumie nie wiem, o co Baranowej chodziło, że prince jest niegrzeczny i w ogóle odwala na jazdach. Przecież to jest taki grzeczny koń dzisiaj, że to jest po prostu hit. Grzeczniejszy od Dementora nawet. No co nie? Może ja go kupię w przyszłości? Powodzenia w namówieniu Baranowej. Okej, dzięki. Ja namawiam na Moon od 3 lat. Ups. Jezu, chciałam powiedzieć dawaj Dementor. Jezu. Kara, nie szczusz się, on tylko przejeżdża, no już nie przesadzaj. No tylko. Czekaj, w którą stronę? W tą? Dobra, do kusa, Prince. Pry. Dobry koń! Okej, a więc ja teraz będę chciała przejść do galopu. No nie wiem, jak to wyjdzie, w sensie, bo trochę spięty jest, a jak go puszczałam sobie, to dosyć szalał, jak tylko udało mu się zagalopować wczoraj. No ale miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Jak będzie grzeczny, to spróbujemy sobie przeskoczyć jakieś kawaletki. Dawaj. Hop! Hop! Tak! Dobry konik. Wow. Super koń. O, taka ciasna wolza nam wyszła, matko. Hop. Okej. Hop. Tak, dobry koń. Trochę się rozpędził, ale to obrazycja. Przynajmniej jest teraz rozluźniony. O. Hej, hej, panie dobry, co się zestraszyłeś w tej literce R? To nie jest strasznego. I tu na literce A przechodzę do kusa i nie miałem z tym żadnych problemów. Jakaś w czasie Jasmine i Kora będą skakać. Teraz rozpisuję Karą. Halo, Kara, co ty się tak wiercisz? Ła! Co ty robisz? Kara, prrr. No nie, znowu zobaczę kus. Ła! Prrr! Kara! Co? Prrr! Co jest? Co jest? Co to było? Galop! Co? Elop! Kara! Galop! Zdoj! Jezu! Co jest? Kara galopuje. Prrr! Do kawała niemożliwego! Kara! Wow! Czy ja galopuję na kusaku? Tak! Dobra, dawaj! Dobra, galopuj, dawaj! Jest dobrze! Grzeczna! Oklep ją! Dobry koń, ło! Dobra, dobra. Co jest? Dobra, Kara, weź. Prrt. Kusuj. Jezus, co jest? No to umie galopować, no to musisz ją nauczyć tego. Będzie mi tuwa. Czyli pewnie mnie nauczyli galopować. Nie. Dobra, a więc teraz sobie coś skoczymy Prince'em i zobaczymy, jak się zachowuje przy skokach. Póki co jest grzeczny i w ogóle
reaguje na moje polecenia i wszystko, więc powinno być git. Hej, Pryn, ale nie spał. Chłop. Ło! Dobry koń. Pry! I teraz skaczę sobie na drugą stronę. Ło! Hop! Dobry koń! A więc teraz ja sobie skoczę te kawaletki. Ogólnie to on skakał wiele wyższe, ale tak na pierwszy właśnie dzień, pierwszy raz takich skoków, to skaczymy sobie jakieś kawaletki. One nawet chyba 50 cm nie mają, więc są naprawdę malutkie. I starałam się go trzymać bardzo, chociaż na tą stronę, na tą stronę wychodziło, ale w kolejną tak średnio. Ło. Ło. No i tutaj troszeczkę się wyrywał, ale nie było źle. Ło, dobry koń. Super. Okej, starczy, bo nie będziemy się dzisiaj ryt. Galopu. I kłus. Dobry koń, jest jakiś cudowny. On jest taki nieszkodliwy, on nikomu nic nie robi w ogóle. No a Kara to co? Przeciwieństwo totalne. Ale Kara, no, no, polubiłaś go. Może ją nauczyć. Może dlatego, że jest Kary. Dobra, więc to już koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że on się spodobał. To była dzisiaj.